Siemanko, cześć, witam w kolejnym odcinku z Farminga 22. Przepraszam, że wczoraj nie było Farminga na kanale, czyli w czwartek, ponieważ iż gdy wleciał rocket, ale rocket wleciał do tego, iż gdyż się nie wyrobiłem z odcinkiem z Farminga po prostu i tego musiałem zapchać dziurę. Czy w sumie mogłem zostawić ten jeden dzień w sumie wolnego tak naprawdę, ale stwierdziłem, że nagram sobie roketa. Zawsze coś innego na kanale niż sam Farming. No, a dzisiaj do roboty jest. Oczywiście jesteśmy na kwietniu. Tak, to MR to też. Na promocji jest kombajn do buraków. Puk 3. 3 skibowy, 3 korpusowy. No. Puk trójka. Waderstat 7 do kukurydzy 12-metrowy. I kaweko do kiszonki. Nie jest mi potrzebna na razie, więc. Więc nie. Nie kupuję. Odpalam John Deere'a. Mieszam szybki TMR1. Wrzucam 5 ton słomy. No. Wciągło? Wciągło. Ale wciągło do. Dobra, bo ja to do stogu mi to rzuciło. Kurde. Panie. Nie. 1,25. Okej. Okay. No bo mówię coś mi za szybko. O, teraz. Wciąga. Wow. Gdzie ta bela znikła, no? Nie gadaj, że znowu mi do tego wpada. Poważnie 200 litrów tylko wsypałem. Dobra, stanę tu i jak tutaj mi nie wciągnie tej belki, to się zachlastam. No, teraz wciąga, bo może za blisko byłem tego punktu, nie wiem. Mogło tak być. Dawaj, dawaj, dawaj tą sumę. I teraz wrzucę sobie siano 9 ton. Oj! Trochę duża ta belka. 9, no to będzie. Nie wiem, nie chcę mi się z tego liczyć. 14 ton powinno być. Dawaj, 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 dawaj. Dobra. Jeszcze wrzucę tam jedną. I reszta kiszonki. Chociaż nie wiem, czy przypadkiem nie za dużo tego siana wrzuciłem troszeczkę. Ale zaraz, zaraz się okaże. Ale nie powinno być za dużo siana. Słom jest na styk. Siana też jest na styk. To teraz trzeba kiszonkę dorzucić na styk. A dzisiaj akcja siewy. John Deere'a nie. Starego mas. Albo John Deere'a zapnął sobie do wałów, żeby to szybko zwałowane było. Przydałoby się jeszcze jakiś bieg wrzucić. Nie ukrywam. Aha, bo tu jest na spację biegi, no tak, się zapomniałem. No i dobra, zobaczymy, czy mi się ten TMR w ogóle zrobi, no. Powinien się zrobić. Chyba, że 92 tony jeszcze jest ilością są. Dlatego jak chcę jak najszybciej to kiszonki się pozbyć. Silosa sprzedać silos i wtedy kiszonkę kostkową robić. Właśnie kurde, 9,5%. Ciekawe, czy ja nie. Mam 1,5 tony jeszcze. I nie wiem, czy przypadkiem nie przerąbałem chyba tego siana. Bo trochę za dużo siana wrzuciłem. Albo słomy za dużo, jedno z dwóch. Słomy na 5 tonach robiłem, ale chyba tyle siana nie wrzucałem nigdy. Więc chyba zrypałem jednak. Dziewięćdziesiąt procent, no to tak kurde będzie albo na styk, albo zabraknie. Dobra, i do tyłu. Ty źle zagarnąłem, widok. 90 ton jeszcze w silosie.
W sumie szybciej bym wrzuciłby dwie belki, no ale stwierdziłem, że mam tura, no to sobie turę poładuję. Dobra, starczy. No, już się zasrałem. To tak w sumie to na styk wyszło. Bo ja o 200 litrów za dużo słomy wrzuciłem, bo ja miałem jedną belkę wrzucić. A ja wrzuciłem 5200, więc... Ogólnie zrobi się temer, ale... Będzie tak na styk. Bo to 200 litrów siana. No jest, TMR. To tak kurde na styk się zrobił ten TMR. Zrobił się dosłownie 400 kilo przed pełnym tym. Przed pełnym... Jak to się mówi? Paszowozem. Zapomniałem tego słowa. Dobrze, ten paszowóz ma jednak 24, a nie 22 tony. Nie no, ale tak mówię, na styk ten te... A, dobra, bo tutaj już jest na S cofanie. Tutaj już nie trzeba rewersu zmieniać, bo tu już jest automatyczna skrzynia biegu. Nie ma trochę sobie odpoczywałem sobie raz na Jundira. Dobra, i... No i występujemy, no Chromą tam dużo nie potrzeba tego TMR-u. Bo tam było trochę TMR-u. Dobra. A jak tam krówki? No słomy trochę mało. W sumie tam mogę balota dorzucić słomy. Kurde, no nie, no już się przyjrzałem do tego Maseja, bo chwilę później Masejem i już chciałem znowu spację kliknąć, aby cofnąć. Dodatek do kiszonek w ogóle jest w tym. Ja nawet nie wiedziałem. A się wie... No, pewnie wiedziałem, ale zapomniałem jak to. A, bo ja kiedyś to używałem, bo jak robiłem samo. Dobra, już wiem. Oczywiście największa bela. 15 tysięcy litrów. Ale to jest bydle. Tak mi całej tej belki nie pożrą tej krowy, no ale. Ale wiadomo co chodzi. Życie jak bajka, lecę sobie w klapkach Nike'a. Fajna to ogólnie, spodobało mi się. No i dawaj, dawaj. Tabela jednak troszeczkę za wysoko jest umiejscowiona. Bo ja powinienem cały tam wjechać, a ja nie wjadę, no bo Bela mi nie pozwala na to. Ale jakiś tam szybki obrządek u Król się zrobił. Więc dobrze, dobrze. No, za 4 dni będzie kolejna krowa, więc na sierpniu będzie kolejna krowa. W sierpniu, no, za 4 miesiące. Ty może jednak? Dobra, jednak cała wejdzie. Cała kosteczka wejdzie. Znaczy kosteczka, beleczka. Tak, cała wejdzie, dobra. To nawet w sumie dobrze, że cała. W sumie z przypadku wyszło, że cała. Ten z wałami jest... Przecież się, co tam się stało? Co się stało? No, stykli się. A, bo dobra, to będzie licho. Bo ten jedzie w ta strona, a ten idzie w ta strona. Wały jadą prosto, a siewnik jedzie po skosie, więc w sumie ciekawie to będzie wyglądać. Może się nie zabiją. Może się nie zabiją. Bo rządy jedzie po skosie siewnik. Ja myślałem, że wały są po skosie, a ten ma prosto. Jednak wyszło odwrotnie. Myślę, że wyszło, że Adam był lewą. Dobra, cofaj, cofaj, cofaj. Ten z wałami go raczej nie powinien dogonić. Więc zrobię tak, wsiąść. Akurat pusto.
Sielarkę postawię sobie w tym miejscu. I dobra. Grzeje szybko powały. No a w case będziemy siać case'em. No bo case to jest nowy nabytek na promocji, więc... Za późno ogarnę... Znaczy... No, wiedziałem gdzie są wały, ale... Nie wyhamowałem przed moją pszenicą i tyle. Nie będę się tłumaczył. A jedziemy siać na polu numer 72. Bo tam dawno nie było nic robione na odcinku, a fajne na pole. Z takim siewnikiem to już w ogóle bajka. Życie jak bajce z LC w kratkach Nike. Dobra, niech tam sobie jedzie. W ten punkt dokładnie. A ja jadę siać. Moim kejsikiem. 13,5 hektara mam zasiane ten siewnik miał. Gdzieś siał, ale nie wiem gdzie. Dobra, więc sobie zresetowałem licznik już i zobaczę ile te pole 72 hektarów. Po prostu nawet... Powiem wam, że nie wiem. Przyznam się bez bicia, że nie wiem. I tu zrobimy standardową rzecz. Bo przez większość odcinka będę jeździł case'em, więc... W sumie przez cały odcinek praktycznie będę jeździł case'em. Więc sobie pojadę case'em. Dobra, tu w prawo i w sumie przy okazji fajnie to wyszło, że jadę później jednak siać. Bo w tym czasie widzę sobie, co robią moi pracownicy. Tutaj po prawej. Że John Deere sobie ładnie sieje. I ten sobie z wałami też powoli jedzie. Dodałem z siewnikiem, on szybciej przejedzie, bo on jedzie 18 z siewnikiem, a wał jeden 12, więc on mu zdąży na... Nasiać, tak po, że tak powiem. No i elegancko. Dobra, wał na prawo zjadą, no bo tak w sumie był kurs ustawiony dla niego. Życie jak bajce, jak kuchnajka. Dobra. Chyba raz dookoła sobie objadę. Dobra, ten ma automatyczną skrzynię biegów, więc... No tak, bo przecież specjalnie wziąłem case'a w słabszej konfiguracji silnikowej, żeby mieć... Żeby się nie bawić tymi biegami, jak w John Deere. Wiadomo, John Deere lepszy, ale... Znaczy lepszy, no. Jest silniejszy, to jest podobno chyba mocno, ale mają. Ten ma 400 i ten ma chyba 400. Ale chodzi o to, że case ma CVX-a. Wrzuconego, a tam miał jakąś inną skrzynię i tam były normalne biegi 23, tak jak w John Deere'ku. Więc... A nie chciałem się męczyć z tymi biegami, no bo to w sumie jednak trochę uciążliwe jest czasami. Znaczy na polskiej serii to fajnie wygląda, ale wiadomo, takim dużym ciągnikiem to... Tam już jest automat, więc... Skrzynia 23, ale automatycznie sobie biegi przerzuca. A ja mam tutaj manualną skrzynię ustawioną, więc to nie będzie działać i tak. Bo mam manuala ustawionego. Ta fajnie to idzie. Nie no, fajnie idą do siebie, no bo 15 metrów to już robi robotę. Nie zrobię jednak. Aha, czyli 60 arów na jeden przejazd robię siewnikiem. No dobra, to dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, że prawie hektar, znaczy no, ponad pół hektara zagarnę na jeden przejazd. Dobrze wiedzieć. Przyda się ta wiadomość. No i w środku dwa przejazdy siewnika i będzie tutaj zasiane, więc chyba przeskoczę na 57, no bo. Na 51 wapnowałem ostatnio, na 57 nie wapnowałem, bo... Czy te... Tak. Dobra, 57 wapnowałem w poprzednim odcinku, ale... Ale dobra, tak akurat wyszło, że nie mam nowych pól ciekawych. Nie mam sobie takich pól, które mógłbym sobie zasiać. Bo tutaj na 50 znowu nie chcę się jeździć.
A tak naprawdę zostało tylko 50 i 57 do zasiania, więc chcąc nie chcąc muszę jakieś pole wybrać. No i dobra, zaraz sobie puszczę Jandira z wałami, niech sobie już tu powoli wałuje, a ja będę sobie to siał. Stawię sobie w klapkach Nike'a. Ciekawe, czy on mi kurs weźmie od góry czy od dołu jednak. Znaczy, no pewnie jak puszczę go tutaj, no to prawdopodobnie od tych dłuższych przejazdów wybierze. No tutaj już kurs pojeździł, to widać, że już rogi pościnane. I tego ja trochę dalej dosiałem. I tak pewnie tego wała mi nie ściągnie. To może ściągnąć. Bo to dosyć było takie. Nie opadł krzaczka. Dobra, wjadę sobie tu. I wrócę tą górną przejazdem. Będzie luks robota. Dobra, tak jak mówiłem, że pójdę puścić. Trzeba zgasić ten silnik, bo zawsze zapominam. Że ten silnik trzeba zgasić, bo inaczej on będzie tracił nawóz. Nasion nie, ale. Ale nawóz cały czas wyciągnęcił. Nie wiem czemu tak. Dobra, niech ma w sumie te dwa nawroty. I tak zdążę zasiać te dwa przejazdy tutaj, te długie i jeszcze jedno kółko zrobić mu. Jeszcze jedno kółko mu od miedzy na dole zrobić, żeby miał zasiane. A tak naprawdę to za dużo nie będzie tego poprzeczniaka będę musiał robić, nie za dużo. No bo praktycznie tyle co on to zwałuje. Tyle co ja zasieję, to on praktycznie tyle zwałuje. Ja prawie całe pole będę zasiał. Prawie całe pole zasieję w tym czasie, co on zrobi. Te dwa kółka, tak? No w sumie półtora. Półtora kółka ma. Teraz aktualnie ma na półtora kółka zasiane. Więc półtora kółka trochę mu zajedzie, bo on jedzie 12 na godzinę, a ja do 18, więc troszeczkę szybciej. I wiadomo, że ja mam tutaj dużo krótsze przejazdy, więc też to jakoś inaczej wtedy wychodzi. Dobra, zrobię tak, może uda mi się bez hamowania nakręcić. Tak, uda się. Znaczy bez hamowania, bez cofania. O, nawet Żyda nie zrobiłem, widzisz? Taka technologia. A pociąg tu jedzie, bo słyszałem rogatki, że nawalały. Chyba, żeby przejechał. Tak, przejechał, dobra, ja nie widziałem go. Mówię, ten sobie zwałem tutaj powolutku będzie jeździł. Ja już te długie mam zasiane. 2 hektary już jest zrobione, więc. Piszę, że niby 30 hektarów na godzinę mogę tym zestawem zrobić. No nie wiem. To cały czas niby rośnie. Jakbym miał długi, prosty kawał, może jakieś amerykańskie mapie, to może kiedyś sprawdzę to. Czy faktycznie w 60 minut jestem w stanie zrobić hektar? Hektar, 30 hektarów. Hektar to jestem w stanie zrobić minutę. Znaczy, nie wiem, co ile tutaj jechałem. Ile na tym polu jechałem czasu, żeby zrobić hektar? Nie liczyłem tego. No, nie było mi to potrzebne, tak? Ale pisze, że niby 32 hektary jestem w stanie zrobić, więc jak najbardziej się w nich wydaje. A mapa ma ze 150 hektarów pewnie? Może 200? Nie wiem sobie nawet jak to jest. No to jestem w stanie to zasiać jakby jednym siewnikiem w 3, 4, 5 albo 6 godzin. 6 godzin chyba. No, 6 godzin. Więc ciekawy, ciekawy. No bo wiem, no. On z wałami mnie nie dogoni, bo to jest fizycznie niemożliwe. No, jakby mu wyłączył limit prędkości, to on by sobie pojechał te 25 z wałami, no ale nie będę tego robił. No bo nie będzie to ładnie wyglądać, jak będzie zapierdzielał z tymi wałami tak szybko.
wiadomo. Trzeba trochę realnie pograć. Dobra, to oni sobie to ładnie sieją. Fajnie to sobie na cosplay wygląda, takie linie, że jeden ma w tą, drugi ma proste. Jeden ma jedno kółko, drugi ma dwa kółka. Nadsiewnik ma dwa kółka, a wały mają akurat jedno kółko zrobione. No bo stwierdziłem, że drugiego kółka nie będę robił, bo nie opłaca się. No mówię, że nawet bez tego poprzeczniaka pewnie bym sobie dał radę. Nie zobaczę to. Ale prawdopodobnie dałbym sobie radę bez tego poprzeczniaka drugiego. Zdążyć zasiąść, to zanim on tu dojedzie z wałami, więc. No, w sumie mogłoby tak być. Ale zrobiłem ten drugi poprzeczniak tak dla pewności, w razie czego jakbym się nie wyrobił przypadkiem. Ja muszę sobie jeszcze zaprojektować moją nową oborę, no bo na pewno obora musi zniknąć. Gospodarstwo mam już zrobione. Na innym save'ie oczywiście, wiadomo. Mam sobie plany przygotowane już, jak to zrobić. No i teraz muszę jeszcze zobaczyć, jak to wyjdzie z tą oborą. Bo może by teren podniósł na maksa, znaczy na maksa, do jednej wysokości. No to się pomyśli. Nie będę zdradzał pomysłów. Nie wiadomo, potem jakiś płotek i tyle, tak? I robotka zaliczona leci. Dobra. No dobra. Czyli jednak mówiłem, tak jak mówiłem przed chwilą, żebym zdążył sobie bez poprzeczniaka to zrobić. Bez tego poprzeczniaka drugiego, co zrobiłem, bym zdążył zasiać to wszystko, zanim on zrobi drugie kółko. Co mówię, że, zanim ja zrobię. Ja zasiedzę w kółko. Kurde, coś się pląta na tym odcinku. Że. Chodziło mi. Stary już jestem, nie nadaje się do nagrywania głosowego. Mówiłem o tym, że zdążę zasiać całe pole, zanim on zrobi dwa kółka z wałami. Dwa okrążenia. No i tak też faktycznie się stało. Że ja pole sobie zasiałem w dosyć szybkim czasie. Już trochę więcej kręcenia, bo to już spadło do 30 hektarów. Ale zaraz tutaj będzie długa prosa. Więc. Może jakoś inaczej bym trochę te pole zasiał. Może jakoś z kosa. Tako. Nie no, normalnie jadę. Jadę w tą stronę, bo kurzplay zawsze mi w tą stronę generuje kurz. To przydałoby się może bardziej tak po. Dobra, poszli. Wiem, że tam Żyda u góry zrobi. A, malutki omijak. Może być. Nie będę tego poprawiał, no bez przesady, już aż tak bardzo mi nie zależy na tym polu. No i sieję sobie. Ile jest minut? 23, a było 11. No to 10 minut. 10 minut i pole zasiane, no. Bo wiadomo, tam jeszcze minuta mi zeszła, zanim kurzplaya ustawiłem na wały, tak. Zanim się rozłożyłem. Znaczy 11 minut to była, jak jechałem na pole. A ja byłem w połowie trasy wtedy. Więc. O. 10 minut i pole zasiane. To mi się podoba. I o to chodzi. Jakby jak najszybciej to wszystko ogarniać. Bo jak będę szybko ogarniał, to wiadomo. Szybko. Prawie bym supa skosił. Jak będę szybko ogarniał. Chodzi mi o to, że jak będę szybko ogarniał pola na odcinkach, no to nie będę siedział tak długo poza odcinkami. No i tyle w temacie. Jak wiadomo, jak najwięcej odcinku, na odcinku się ogarnia, to wtedy im więcej na odcinku, tym mniej po odcinku się siedzi. Chociaż później to i tak wiadomo, że to będzie niezgodne. Czy niezgodne, no to w sumie nie wiem. Później to i tak będzie tak jak na Baleronie. Że na odcinku mało, a poza odcinkiem dużo. No.
Coś na Baleronie. Co zależy w sumie na dół. Mam dwa siebniki. Więc oni dosyć tam zagarnają te dwa siebniki, no ale na Baleronie tak naprawdę ten siebnik może się popisać na tym dużym polu, tylko moim. No tak, to są takie małe kawałki. Gdzie ma fizycznie, znaczy fizycznie, no. Gdzie ma więcej kręcenia, gdzie pracownik ma więcej kręcenia niż czystego, niż czystej roboty, o. A wiadomo, że tam pola są niemałe na Baleronie, no w sumie tutaj, no tutaj będzie jeszcze większe pole to, bo tutaj będzie takie będzie pole. Takie pole będzie, o takie pole będzie. Jaki duży, chyba prostokąt. Więc będzie fajnie. No muszę tak najszybciej też kupić te pole 56, bo już mnie to denerwuje, to. Ta 57 już mnie denerwuje, znaczy denerwuje, no, chciałbym po prostu już mieć tą 56 i mieć tutaj zakończony land i mieć spokój. I wtedy cosplay by w drugą stronę pewnie jeździł, tak jak teraz jadę. Że tak by, znaczy no nie, w sensie nie po skosie, nie, tylko że w tą stronę by jeździł, o to mi chodziło. Tak z góry na dół by jeździł, bo by było dużo dłuższy przejazd by był. Chyba, żeby pod skosem jakoś generował, tak jak generuje mi to na polu tamtym. Gdzie się jeździ teraz aktualnie, tutaj, za drogą. I dobra, kółko zrobione, więc można dusić dalej siewnikiem. GPS odpalony. Muszę zobaczyć jak tam moje wały. Aha, on drugie kółko dopiero skończył, więc prawdopodobnie do końca odcinka skończy tam to pole wałować, a ja tutaj do końca odcinka będę miał może pół pola zasiane. Bo jak tam John Deere, gdzie jest John Deere? John Deere, John Deere 6. A, kończy już, dobra, mam ostatni przejazd. Dobra, bo widzę, że zostało mu 6 ton nawozu, ale mi chodzi o ile sek. Pisze 20 sekund, więc zaraz będzie skończony. A pola widzę, że tam do wałowania mu trochę w sumie odszedł. Że ten silnikiem mu mówię, że ładnie odsadził. Z tego co widzę, to ładnie mu wysadził z tym silnikiem. A mieli w sumie jeden przejazd różnicy tak naprawdę. Między wałem a zasianym terenem. Więc ładnie poszedł. Dobra, John Deere skończył, już wyskoczyło nawet, że zakończył pracę. Znaczy, no nie wyskoczyło, ale widzę, że jest 0 sekund. O, teraz zakończył dokładnie. Więc ja do końca i postawię siewnik na drugim polu, puszczę. I będzie gitara, siema. Co to? A to jakiś skuterek. No i dobra. Powiedziałem, że pójdę przestawić tego dundira, to pójdę. Sobie włączę GPS-ka i niech sobie stoi. A z wałami jeszcze trochę by zostało tutaj. Parę minut. A mnie chodzi pole tutaj, to za drogą, żeby siał już. Czy za drogą, co? Za rowy. Nie to drogi. Dobra, już pojadę sobie tym 15 biegiem, nie będę zmieniał. I teraz brak kursu, generuj. Co? Dlaczego tak? No, teraz się wygenerował. A miałem tak raz na Hoyt Baleron. A raz tak miałem na Hoyt Baleron, że wyskoczyło to samo, że coś tam nie dało się wygenerować, bo w pliku log coś tam. Bo tak jakby nie stałem całym ciągnikiem na polu, tylko... Znaczy nie stałem całym zestawem na polu i tylko stałem tak jakby...
ciągnikiem, a kultywator stał po skorzy. Tak jak przy tym zrobiłem to z siewnikiem, tak samo stałem. Więc ta sama sytuacja. Do tyłu, no dzieje się do przodu. Znaczy, no, musiałem cofnąć kawałek po to, aby GPS sobie lepiej wszedł. Bo on by pojechał do przodu. I dopiero później skręcił, więc by była bardzo duża szansa na zrobienie omijaka. A tak to przynajmniej zminimalizowałem ją do zera, czyli nie było sensu. Dobra. Fajnie to idzie te siewy. A ile mamy minut tak w ciekawości? 37. Więc powoli trzeba będzie kończyć, no bo ile można samego siebie nagrywać tak? I prawdopodobnie będzie tak, że ja po odcinku... Super, że jeszcze drzewo znaczy. No bo to jest za mały poprzecznik. Jakbym miał na dwa razy, to by wszystko się ładnie zgrywało. Bym ładnie sobie prosto wjeżdżał w GPS-a. Tak to muszę takiego ząbka jakby zrobić. No i po odcinku będę siedział tutaj, dokończę te wałowanie, przewinę czas. No chyba już nie ma tak. No bo w kolejnym odcinku co mogę robić? No tutaj rośnie pszeniczka. Tutaj sorgo. No sorgo już będzie w sierpniu do koszenia. Więc za całe 4 miesiące. No ale w czerwcu będzie sprzedaż soi jeszcze. Więc myślę, że nagram to. Tą soję. Bo raczej nic innego nie przewiduję do roboty. A teraz wiadomo, ogarnięcie save'a i przebijanie czasu. Znaczy przebijanie czasu to jest chwila, moment tak naprawdę. Bo zwierzęta, jakie jedyne posiadam, to są krowy. A krowy są ogarnięte na 100%. Muszę sobie jeszcze beczkę na mleko ogarnąć. Jakiś lag. Ole, lag był. Tutaj miałem sobie chyba czekoladę ogarniać z tego co powiem. Tak, ja chyba mówiłem, że tu będę czekoladę ogarniał na tej sejwie. A żeby mieć czekoladę, trzeba mieć cukier. A żeby mieć cukier, to trzeba mieć buraki. A żeby mieć buraki, to trzeba mieć siewnik. A żeby mieć siewnik, to trzeba mieć pieniądze. A żeby mieć pieniądze, to trzeba przerobić rzepak. Dobra. Opuść pan maszyna. A jak widzicie, dodałem sobie mod. Czemu nie działa? A bo to jęczmień, dobra, a ja jęczmień nie pożyły. Masz za mało pieniędzy, okej. Okay. Dodałem sobie mod na ulepszanie tych firm. I ulepszyłem sobie. Ulepszyłem sobie produkcję chleba. No, piekarnię sobie ulepszyłem, no bo szukałem tego nazwy tej firmy. Firmy, produkcji, jak to woli. No, piekarnię sobie ulepszyłem na jeden stopień, no bo na tyle mi było stać. I teraz robię 4600 chleba na miesiąc, a nie 2100. Więc robię 4 chleby. No, na jeden dzień robię 4 chleby, a nie 2 chleby, więc teraz będę dwa razy w sumie więcej zarabiał. Bo jak wtedy zarobiłem z chleba 100 tysięcy, to teraz zarabiać będę 200, no bo dwa razy szybciej będzie się robił, tak? A pszenica była specjalnie na mąkę zasiana. Więc elegancko. Olejarnię jeszcze bym sobie chętnie ulepszył, żeby szybciej robiła. Bo trochę wolno robię ta olejarnia. Tutaj to jeszcze robię, ale bo tutaj nie mam dużo rzepaku. Bo w sumie w tym sezonie nie mam żadnego rzepaku, więc... Rzepaku, a nie słomecznika, ale w kolejnym sezonie to się zmieni. Będzie rzepaku, a rzepaku. Może jedno pole po pszenicy. Może więcej.
staram się robić na razie z jednej uprawy z jednej uprawy olej, bo wiadomo, jak są dwie, no to jest tak pomieszane. Ale na zmianę staram się, będę się starał robić, więc jak był teraz rzepak, to teraz postaram się zasiać słonecznik. Tylko, żeby zasiać słonecznik, muszę mieć siewnik, tak? A żeby mieć siewnik, to muszę mieć pieniądze, więc pieniądze z swojej czyżby na siewnik poszły? Może, może. W sumie to przydałoby się kupić ten siewnik do kukurydzy. Najlepiej 18 metrów już, bo ciągniki mam do tego, więc. Kupić, zalegalizować. Po prostu kupić siewnik do słonecznika i. No i przystawki później, tak? Do kukurydzy. Bo kukurydzę na ziarno też bym sobie chętnie zrobił. No, kukurydzę na ziarno chętnie bym sobie zrobił. Bo kukurydzy. No to płatki można robić, ale no nie będę robił płatków. Nawet nie wiem, co trzeba do płatków. Bo tam do płatków chyba trzeba kukurydzę, owiec. Coś jeszcze. Nie wiem. Nie pamiętam. Ale. No zobaczę, może później. Może później, jak już będę miał tyle pieniędzy i czasu, że nie będę miał co robić już. No to sobie może ogarnę te płatki. Od produkcji leśnych, znaczy produktów leśnych, czyli takie jak drzewo przerobić na meble, to tego nie będzie na tej serii. No do tego będzie specjalna seria na mapie z dodatku może. Bo tam w sumie jest dużo fajnych rzeczy. Można robić. Tam można meble, jakieś deski robić, deski krótkie, krzesła, coś tam, różne produkty można robić. No. Więc ciekawe, ciekawe będzie to. Rozumiem twój ból. Fajnie to idzie, fajnie. Zaraz zasiane będzie. Tak naprawdę zostało no, 38 minut odcinka, więc. Mam już limit odcinka wyczerpany, no bo 40 zawsze. Znaczy, no staram się robić 40 minut, żeby nie było, nie, żeby nie było dłuższe. Krótsze może być, tak, ale żeby dłuższe nie było. Bo dłużej niż 40 minut to wtedy nikt tego nie będzie oglądał, tak. Nie będę się oszukiwał. Wiadomo, że tak jak Bolusie, no to oni mają takich. Oni mają tyle widzów, że ja nie oglądałem całe odcinki. No nie każdy, no ale. No i wiadomo, tam parę osób sobie obejrzy tak do końca. Niektórzy tylko sobie wejdą i przewidzą. To w sumie jest logiczne, to w sumie na każdym kanale tak jest, ale no. Ale wiadomo, oglądać 40 minut, jak sobie jeżdżę i gadam, to tak bez sensu, tak? A wiadomo, że Bolusi się fajnie ogląda. Znaczy MST oczywiście. Się ich fajnie ogląda i tyle tak. Ciekawe tematy pogadają sobie czasami. Jajca porobią. Więc nie ma problemu. A ja dziękuję chyba za ten odcinek, bo. No tak, no bo. 40 minuta prawie. A mi tu zostały 3 przyjazdy. No mógłbym to zasiać na odcinku, ale już nie będę. Nie będę tak piłował was. A jeszcze Jonder zakończył pracę, więc. Więc myślę, że ja dojadę do końca i też zakończę pracę i będzie dobrze. No. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Ja przygotuję sobie zaraz save'a do kolejnego odcinka już z Encrika, który będzie za, nie wiem sobie za ile dni. Także na razie, cześć, papa.